Wiązanie koordynacyjne zwane jest inaczej donorowo-akceptorowym, czyli jeden atom coś udostępnia, no konkretnie elektrony, a drugi je wykorzystuje. I jest to rodzaj wiązania kowalencyjnego, czyli różnica elektroujemności wynosi mniej niż 1,7. O tej elektroujemności był oddzielny film o wiązaniu kowalencyjnym. I teraz weźmy sobie konkretny przykład SO3. Mamy tutaj jeden atom siarki i 3 atomy tlenu. Jak wiemy, tlen jest w grupie 16, czyli ma 6 elektronów na ostatniej powłoce każdy i siarka ma też 6, gdyż też jest w 16 grupie. I sprawdzamy sobie różnicę elektroujemności. Tlen ma 3,5, siarka 2,5, czyli różnica jest 1, więc będzie wiązanie kowalencyjne, czyli będą dążyć do oktetu, czyli do uzyskania 8 elektronów na ostatniej powłoce. Widzimy tutaj tlen ma 2, 4, 6 swoich, do szczęścia potrzebuje jeszcze 2, więc tu akurat te 2 elektrony od siarki się przydadzą, więc ma 8. Siarka też ma swoich 6, więc też potrzebuje tylko 2 i tu sobie uwspólniają te po 2 elektrony, czyli 2 pary elektronów i już są oba atomy zadowolone, mają oktet. Ale co teraz mają zrobić te 2 atomy tlenu? Siarka już nie jest zainteresowana, gdyż ma 2, 4, 6, 8 elektronów. W związku z tym istnieje możliwość udostępnienia tych 2 elektronów temu atomowi tlenu, który sobie je uwspólni, ale tylko elektrony siarki i będzie miał wtedy 2, 4, 6, 8 i zapisujemy to taką strzałką w tą stronę, gdyż tutaj te elektrony pochodzą od siarki, tlen je wykorzysta. Tutaj widzimy sytuację identyczną. Te 2 elektrony będą tutaj wykorzystane wyłącznie tutaj przez tlen. Tlen nie daje od siebie żadnych elektronów do uwspólnienia, choćby mógł, ale siarka nie jest zainteresowana. Więc w związku z tym siarka jest donorem tak zwanym, czyli udostępnia swoje elektrony, daje, a tlen jest akceptorem, czyli bierze te udostępnione przez siarkę elektrony. I teraz jak będzie wyglądał wzór kreskowy? Widzimy tutaj para elektronów wolnych. Tutaj są 2 pary uwspólnionych elektronów siarki i tlenu. I teraz ten tlen jest załatwiony. 2, 4, 6, 8. Siarka tutaj ma 2 jeszcze pary elektronów, czyli też jest załatwiona, ma 2, 4, 6, 8. Tlen ten ma wolnych 2, 4, 6. Brakuje mu jeszcze tutaj te 2 i będą one pochodzić od siarki. W ten sposób to zapisujemy. Od donora do akceptora idzie strzałeczka i ten tlen też ma 2, 4, 6 wolnych, czyli 3 pary wolnych elektronów. Zróbmy sobie jeszcze jeden przykład. Niech to będzie HNO3. Jak widzimy, mamy tutaj wodór ze swoim jednym elektronem, tlen w grupie 16 z 6, ten, ten i ten i azot w grupie 15 z 5 elektronami. I teraz wodór dąży do dubletu, pyk, jest zadowolony. Tlen dąży do oktetu, ma swoich 6, więc potrzebuje po jednym, jest zadowolony. Teraz azot ma 2,
tery. I tu, jak sobie uwspólni z tlenem, będzie miał 6, 2, 4, 6 i będzie zainteresowany tymi dwoma elektronami od tego tlenu, żeby mieć razem 8, 2, 4, 6, 8. Tlen pójdzie na tą współpracę, bo sobie chce uwspólnić dwa elektrony, gdyż ma swoich 6, chce 8. I mamy tutaj typowe kowalencyjne rozgrywki. Natomiast co ten tlen? Azot ma już oktet. Nie będzie zainteresowany uwspólnianiem, bo ma 2, 4, 6, 8. Więc jak się domyślamy, tlen skorzysta tutaj z tych elektronów azotu, żeby mieć oktet i mamy tutaj koordynacyjne elektrony, które są wykorzystane, uwspólnione przez tlen pochodzące tylko od azotu, więc azot będzie donorem, tlen będzie akceptorem. I teraz wzór kreskowy, to tutaj kreślimy wspólna para między wodorem i tlenem, wspólna para między tlenem i azotem, dwie wolne pary od tlenu. Tu mamy wspólne pary między azotem a tym tlenem. Ten tlen ma jeszcze dwie wolne pary. Ten azocik ma sobie jeszcze parę. I tutaj patrzymy. Dwa elektrony wodór, 2, 4, 6, 8 tlen, 2, 4, 6, 8 azot, a ten tlen ma 2, 4, 6 wolnych, no i oczywiście 7, 8, czyli ostatnią parę, która pochodzi od azotu.